Czytanie z Księgi proroka Daniela. O Panie mój, Boże wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całego narodu kraju. Tobie, Panie, należy się sprawiedliwość, nam zaś wstyd na twarzach, jak to jest dziś. Mieszkańcom Judy i Jerozolimy oraz całemu Izraelowi, bliskim i dalekim we wszystkich krajach, do których ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali. Panie, wstyd na twarzach niech okrywa nas, naszych królów, naszych przywódców i naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Pan zaś, nasz Bóg, jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, naszego Boga, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi proroków. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do uczniów: bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, uczęsioną, opływającą, wysypią w narze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Zaczynamy się nad dzisiejszymi czytaniami. Krótkie, ale bardzo treściwe. Mądrość z proroka Daniela. Prosta zasada. Nasz Bóg jest wielki i straszliwy, ale dochowuje przymierza tym, którzy Go kochają i przestrzegają Jego przykazań. Człowiek, mając wolną wolę, ma słabe momenty w życiu czy naród. Dlatego istnieje możliwość powrotu do Boga. I Daniel się modli. Zgrzeszyliśmy. Zbłądziliśmy. Popełniliśmy nieprawość, zbuntowaliśmy się,
odstąpiliśmy od Twych przykazań. Kogo dzisiaj stać na takie słowa remontu własnego życia? Byliśmy Ci nieposłuszni, Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali do naszych królów, do naszych proroków, do naszych przodków. Współcześni myślą, że już dziś Bóg nie przemawia ani do Pana Prezydenta, ani do kardynałów, ani biskupów. Stworzyli wizerunek omnipotens. Oni wszystko wiedzą. I oni mają podać nawet klucze już do Królestwa Niebieskiego. Kto z nas dziś powie: Panie, wstyd na twarzach niech nas okrywa. I okrywa naszych królów, naszych przywódców, naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. I to błaganie psalmisty: Panie, nie czyń nam według naszych grzechów. Bo jeśli Bóg taką miarą przyjmie, taką miarę przyjmie, to się wszyscy obejmie. I ewangeliczna recepta na zachowanie gwarancji powodzenia na ziemi. Niedaleko jabłko pada od jabłoni. Z kim przestajesz, takim się stajesz. Tak można byłoby w tych przysłowiach naszych stwierdzić i streścić tą naszą Ewangelię. Chcesz, żebyś otrzymał miłosierdzie? Bądź miłosierny. Chcesz, aby cię nie osądzano? Nie osądzaj. By cię nie potępiano? Nie potępiaj. Chcesz, żeby ci odpuszczono? Odpuszczaj. I ta nieprawdopodobna zachęta: dawajcie, a będzie wam dane. Pan Jezus tu wymienia, że to ci będzie wszystko pomnożone. Bądźcie otwarci w dawaniu i wspieraniu. Bóg wam odda miarą dobrą, natłoczoną, uczęsioną, opływającą, wysypią w zanarze wasze. I ta odwieczna prawda: odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Moi kochani, kontynuuję nasze rozważania papieskie o ekumenizmie w oparciu o encyklikę papieża Piusa XI Mortalium Animos, o popieraniu prawdziwej Ewangelii. Zostały mi jeszcze dwie strony, ale Państwo pozwolą, że przedłużę te rozważania jeszcze na jutro. Bo z wielką pomocą przyszła mi książka, którą wydałem, zbiór materiałów źródłowych dla zrozumienia tematyki intronizacji. Moi ludzie poznajdywali mi tu nieprawdopodobne teksty. Umieściłem tu tłumaczenie z angielskiego pamiętnika zdrajcy. Antyapostoł, tak się tytułował numer 1025. Polski kapłan, krętymi drogami wyświęcony, przygotowany przez NKWD, nieprawdopodobną karierę zdobywa we Francji. Pechce w latach 70. auto go przejechało. I w teczce bezimiennego człowieka znaleziono takie oto kroniki. Pielęgniarka później to wydała. Nieprawdopodobny dokument. Dziś mi fragmenty tych jego przemyśleń, tego zdrajcy, przychodzą z wielką, moi drodzy, pomocą, bo to papież w tej encyklice na stronie 13 potępia wszechchrześcijan i ich nauki. I to omawiałem z wami, tu były wymieniane te wszystkie nakazaniu ostatnim, te potępienia. Co to są wszechchrześcijanie? To są ci, którzy chcą utworzyć Kościół uniwersalny. To są ci wszyscy,
którzy ukryli się pod fałszywym ekumenizmem, który niedawno papież Benedykt tak bardzo skrytykował. I posłuchajcie, co nasza gościuwa już przed wojną i w czasie Soboru Watykańskiego II doradza, bo ten ekumenizm dopiero wybuchnął po Soborze. Nasz rodak był siewcą tych wielu myśli kierowany przez siły tajemne spoza Kościoła katolickiego, będące w Kościele, których to Pan Jezus nazywa masonerią kościelną. Co to w ramach tej polityki wszechchrześcijan, ich ekumenizmu, Kościoła uniwersalnego doradza nas nasz bohater? To wam wszystko w tej encyklice wymieniałem. Natomiast ten to podaje tak prosto, że to łatwo zrozumieć i przyswoić. Dlatego pokazuję wam wielkie niebezpieczeństwa ekumenizmu, jaki jest lansowany dzisiaj i hołubiony w Kościele. Prawdziwy ekumenizm zakłada budowę, jedność wiary, tej wiary prawdziwej, którą przekazał Jezus Chrystus. Nie tej wiary, którą sobie zbudował Luter, rozumiecie, Otrzebieniec, czy Kalwin, czy inni, którzy wyszli z Kościoła katolickiego, oderwali się. Słuchajcie się w słowa tego mędrca. Mistrz nad mistrzami. Wszystko, co planował przed wojną i zapisywał w czasie obrad Soboru Watykańskiego, wypełniło się. Jemu powinny siły tajemne dać Nobla. Oto, co to są wszechchrześcijanie ukryci pod płaszczykiem, moi drodzy, ekumenizmu. Papież nazywa wszechchrześcijan terminem łacińskim. Pan chrześcijan, pan chrystianin, żebyście umieli żonglować tymi terminami, bo oni to sprytnie tym kierują. Oto nasz bohater mówi: zamiast zwalczać sentymenty religijne, powinniśmy ich bieg skierować ku utopii. Bo ekumenizm to jest czysta utopia, rozumiecie? Kilkaset sekt czy wspólnot chrześcijańskich chcą się dogadać w jednym kierunku, stwierdzić na nowo jakieś jedno wyznanie i znaleźć jakieś oleum na wspólne funkcjonowanie. To czysta utopia, rozumiecie? To tak jak w wymiarze naszej dobrosąsiedzkim, że ktoś wam powie, że Niemiec będzie chciał polskiemu narodowi dobrze. Albo Rosjanie. Tylko utopiści, rozumiecie? Należy w umysłach ludzi, szczególnie w głowach wysokich urzędników kościelnych, zasiać ideę poszukiwania za wszelką cenę pierwiastków uniwersalnych, swego rodzaju powszechnej religii, którą wszystkie stare wiary by się przetopiły. Przecież to robi ekumenizm. My szukamy pierwiastków uniwersalnych. No i taki chłop słucha takie wypowiedzi jednego, drugiego biskupa, no ten facet nakręcony przez masonów robi trele-molele. Tu nie ma pierwiastków uniwersalnych, tylko jest Bóg. Są wartości Boga. Jakie to jest piękne wprowadzenie na inne tory myślenia o tym samym. Tu za chwilę będzie nas pouczał ten wielki świeżak ekumenizmu, jak wam wybić myślenie, że nasza wiara katolicka jest jedyna, powszechna. Więc szukamy uniwersalnych pierwiastków. Słuchajcie dysputy telewizyjne. Wszyscy skubani mówią o pierwiastkach uniwersalnych. No to ja bym odesłał do tablicy Mendelejewa. Czy on wie, co to jest cynk? Cynk to jest wiadomość. O prawdzie, rozumiecie? Jak nie masz cynku, nie rozpoznasz przeciwnika. On się musi nauczyć tablicy Mendelejewa i poznać strukturę cynku. A oni taki cynk wpuścili wiernych Kościoła katolickiego, super zorganizowany cynk po Soborze Watykańskim II. Wszyscy z nim na cynku teraz. A ten cynk przetapia naszą wiarę, rozumiecie? Dlatego Kościół katolicki jest teraz tak słaby, tak osłabiony. Aby tego dokonać,
By ten plan mógł się ziścić, trzeba przekonać pobożnych ludzi, szczególnie gorliwych katolików, że powinni mieć poczucie winy, że uważają swoją wiarę za jedynie prowadzącą do prawdy. Zauważyliście, ostatnie 30 lat to jest udowadnianie katolikom, że my są winni wszystkiego. Kolonizacja Ameryki, wszystko katolicy winni. Zauważyliście Państwo? Następnie przekonują nam, że jeśli ktoś z nas myśli, że nasza wiara jest jedynie prawdziwa, to moi drodzy, to jest winne, poczucie winne. Stąd też pamiętam wszystkie katechezy. No, wychodziłem po katechezach moich katechetów, no nikt nie mówił mi, że nasza wiara jest prawdziwa. Tylko co mówili? W każdej wierze są pierwiastki dobra. Tak byliśmy edukowani, kapujecie? Pan chrystianin nas uczyli, nie kapłani. Przekręceni umy w umyśle. Nie sądzisz, że druga część twojej propozycji sama jest rodzajem utopii? A nie skąże, odpowiada. Sam byłem katolikiem, gorliwym, pobożnym, aż do 14 roku życia. Wydaje mi się raczej prostym zadaniem przekonać katolików, że ludzie święci są także, słuchaj uważnie, wśród innych wyznań, protestantów, muzułmanów, Żydów i wszystkich pozostałych. Tak jesteśmy ukształtowani. Za chwilę będzie rada tego pana chrystiana, że trzeba pokazywać inne postacie, nieświęte, z innych religii, że też są dobre. Przeglądnijcie katechizmy katolickie. Tam jest więcej o wywrotowcach, aniżeli o naszych świętych. Zauważyliście? Jaka jest metoda kaznodziejstwa? W przykładzie się mówi, całe życie grandził, później się nawrócił i on ma być przykładem do rozwoju życia wewnętrznego katolika? To pokazać świętych, jak walczyli od samego początku całe życie, a nie tych przekrętańców, całe życie grandził Bogiem, a później i jego dają za wzór. Ty, on jest też dobry. Czyli młody co myśli? Hulaj duszo, póki woła, póki karczmy nie rozwalą, użyjmy se. Przecież Pan Bóg nie każdemu da łaskę świętego Pawła, że go pucnie młotkiem, że spadnie z konia. Dlatego zobaczcie, przekonali nam prostym językiem, że są ludzie święci także wśród protestantów, muzułmanów, Żydów i wszystkich pozostałych. A skoro są oni święci, no to w tej chwili zauważyliście, do komunii wszyscy katolicy godzą na mszy. Żyją w grzechach ciężkich, rozwodnicy, złodzieje, przeklętnicy, alkoholicy. Młodzi żyje z babą bez sakramentu, on do komunii idzie. No bo przecież jak ten całe życie grandził, a jest to dobry obraz, przecież ja nikogo nie zabił. Ja nikomu nie... No co ja tego zrobiłem? Dobrze, zgódźmy się na to, a jaki sentyment jest słabym punktem innych religii? To zależy. Ale wciąż muszę się wiele dowiedzieć o tym aspekcie swojej misji. Tu rozmawia ten nasz bohater ze swoim głównym dowodzącym. Przedstawia mu plan rozwalenia Kościoła katolickiego. Ekumenizm jest najczystszą bronią rozwalenia Kościoła katolickiego w tym pojęciu, co oni mówią. Jeśli mówimy o jedności, to tu macie wszyscy jaśnie oświeceni, tu macie wiedzę i władzę w Kościele. Tu jest dokument Kościoła. O jedności wiary. O co to chodzi? Dla mnie jednak najistotniejsze jest celne i głębokie uderzenie w Kościół katolicki. On jest najbardziej niebezpieczny. Dlatego celnie i skutecznie uderzono w Kościół katolicki. I ruch ekumeniczny doprowadził do wielu chorych punktów myślenia w Kościele. Zjazd ekumeniczny w Asyżu. Muzułmanin żąda okna na Mekkę w Kościele, robi mu swój kramik. Kaplan Wudu w Haiti, co Bóg wszystko zniszczył, ma swoje ognisko, dymki w Kościele katolickim. Chcemy takie coś robić, zbudujmy jakiś budynek.
Najmijmy boisko sportowe, ale wara od kościoła. Rozumiecie, do czego doprowadzono? Zwykły śmiertelnik, katolik, jak on może funkcjonować i myśleć? A w jaki sposób wyobrażasz ten uniwersalny kościół, do którego miałyby zmierzać wszystkie religie? To proste. To nawet nie może być inne niż proste. Aby wszyscy mogli do niego przystąpić, idea Boga musi być w nim nieokreślona. To jest jeden z największych przekrętów. Idea Boga musi być w nim nieokreślona. Kościół katolicki ma perfekcyjnie określoną ideę Boga. I ekumenistom udało się rozwalić w umysłach ideę Boga. Ja tu rozważam z moimi chłopakami, widzę, jak oni dorastają w rozumieniu idei Boga. Dla wielu z nich Duch Święty to nie to samo, co Bóg Ojciec. To najczęściej jakiś ptoszek. To są rzeczy nieprawdopodobne, jak dokonaliśmy dechrystianizacji umysłu. Poprzez wykonanie ich rozkazu. Stworzenie idei Boga nieokreślonej. Ma być on trochę stwórcą, słuchajcie, jak sobie mówią, mniej lub bardziej dobrym, w zależności od okoliczności. Poza tym, ten Bóg byłby użyteczny w okresach wielkich nieszczęść i klęsk, kiedy prymitywny i odwieczny lek każe ludziom odwiedzać świątynie, które w ich czasach, innych czasach pozostają puste. Rozmówca, tu go nazywa wujek, odpowiada: obawiam się, że kler katolicki szybko zorientuje się w niebezpieczeństwie i stanie się wrogiem twojego planu. Nie zorientował się, tu dopowiadam. Bo jeśli do ołtarza dopuszcza wszystkich zdrajców, heretyków, to ten Bóg w tabernakulu już jest nieokreślony, rozumiecie? Dla jednych jest, dla drugich nie ma. To jest kwestia dysputy, to jest kwestia otwarcia, kwestia wypieczenia pieczywa. To jest perfekcyjnie to zrobiono. Jak tłumaczy nasz prowodyr? Tak działo się do tej pory, odparł ostro. Ponieważ moją ideę prezentowali ludzie spoza kościoła. A katolicy mogli zawsze temu programowi zamknąć drzwi. Bo to papież zaatakował, że robił ludzi spoza kościoła. To był 28 rok. A nasz bohater mówi: z powodu tego szczególnie chciałem uczyć się, w jaki sposób by zmienili zdanie. Wiem, że to nie będzie trudne, ale trzeba będzie przynajmniej włożyć wiele pracy, nawet 20-50 lat, a ostatecznie to uda. On to wyjaśnia, bo się uczył. Czyli on wtedy już wystąpił w kościele jako ksiądz, a swojego zdrajcę przyjmął. I ekumenizm im się udał, bo w przestrzeń kościoła wprowadzili do 7000 zdrajców ubranych w sutannach na wysokich urzędach w kościele. Dlatego dziś, kiedy rozmawiam z ludźmi, wszyscy wspomnieli: nie jest ważne, czy ja jestem katolikiem, byle ja żył dobrze. Kapujecie? Rozbrojone to wszystko jest poustawiane inaczej. Czy to ja będę, zmienię, pójdę w buddyzm, niech ksiądz patrzy, jak są tam ludzie, to się miłują. Czy będę świadkiem Jehowym, księża, jak się oni miłują. Znikła prawda jedności wiary, określoność Boga, dlatego taka wybiórczość i takie przechodzenie z listka na listek. A nasi dalej nic nie robią. Zapraszają rozbójników do ołtarza, komunii im udzielają, krzyże ściągają. Teraz rozumiecie tego rektora z jednego seminarium północnej Polski, który uczy kleryków przy naszych gościach w Tygodniu Jedności nie mówić więcej jak tylko Bóg. Żebyście, chłopcy, wiedzieli, nie ma Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego.
tylko Bóg. Już mamy nieokreślone. Mahometan to połknie, Żyd to połknie, rozumiecie? Bóg! Proste. Jestem ciekaw, kiedy będą z naszych seminarów wyrzucać kleryków za to, że mówią, że Jezus jest Bóg, rozumiecie? Że Duch Święty jest Bóg, bo to jest kwestia czasu. Bo dziś za uklękanie kleryka do komunii w seminariach polskich wylatuje się za nieposłuszeństwo. Do komunii kto uklęka, nie kończy seminarium. Jakimi środkami? Środki są liczne, już nie układać. Środki są liczne i skomplikowane. Kościół katolicki wyobrażał sobie jako kulę. Aby ją zniszczyć, trzeba zaatakować w wielu miejscach tak, aby straciła swój kształt i stała się czymś innym. Orędzia Pana Jezusa do Don Ottavianiego, co mówią? Lata 70., czyli to już jest, tego faceta nie ma, zginął. Kościół wyszedł poza własną oś. Kościół katolicki dziś nie funkcjonuje we własnej osi, czyli oni w wielu miejscach uderzyli tą kulę. Uderzyli na wielu aspektach, on tu będzie mówił, co uderzać. W Matkę Bożą, w kult świętych, w Eucharystię, w każdą stronę. Znikła totalna czujność, a głupia otwartość na ekumenizm ogarnęła wszystkich. Wiecie, jaką pomocą dla mnie są te teksty? Zdaje się, że przedłużę jeszcze te kazania o ekumenizmie. Będzie bardzo bogata kaseta, byście zrozumieli tą bitwę. Następna jego dorada. Rzeczą najwyższej wagi jest uświadomienie chrześcijanu skandalu, jakim jest podział o błonie Kościoła. Jak to sprytnie zrobili, nie? My dziś patrzymy na podziały ze wschodnim Kościołem, z protestantami, jako skandal. To jest... Istnieją bowiem trzy różne typy chrześcijaństwa, mówi nasz bohater. Katolickie, kilka kościołów obrządku wschodniego i około 3000 sekt protestanckich. 3000 sekt protestanckich. Należało też podkreślić ostatnią modlitwę Jezusa z Nazaretu, tę, której nikt nie słyszał. Bądźcie jednością, tak jak ja i Ojciec mój stanowimy jedność. Dzięki niej można było zaszczepić i rozwijać wyrzuty sumienia wśród katolików. Papież to perfekcyjnie podał, że żonglują tym hasłem, jakoby nie było jedności. Pomyślcie, jakim mądrym papieżem był papież Pius XI. Uprzedził ich poczynania o kilkanaście lat. Uprzedził. Ale to już się działo wtedy w Kościele. Miał odwagę, że uderzył w czas. Gdyby niewielu zdrajców po śmierci papieża Piusa XII, udałoby się to uratować. Konający papież Pius XII powiedział, jestem chyba ostatnim papieżem, który bronił Kościoła katolickiego. Dzięki niej można było zaszczepić i rozwijać wyrzut sumienia wśród katolików. Katolicy, my nic nie jesteśmy winni. Oni wyszli z nas. Wyparli się drogi, która miała w jednym przypadku 1000 lat tradycji, a w drugim 1500. A te wszystkie sekty, to one w XIX wieku jak grzyby po deszczu powstawały i w XX. Ale tą świadomość winy wyrobili, że my, nasi przywódcy, non-stop przepraszali. Czyżby? I przez to wmówiono nam, że jesteśmy felerną religią, przynoszącą tylko nieszczęścia. Dopiero Gibson miał odwagę w filmie o Ameryce Południowej za czasów Azteków pokazać prawdę, że krzyż przyniósł tam i powstrzymał masowe morderstwo narodów. Rok rocznie w ofierze swojemu Bogu składali 20 000 serc.
ludzkich, łapano ludzi. On to pięknie pokazał, kiedy bohater się uratował z żoną i do brzegu podpływa okręt, a na żaglu potężny krzyż, że dopiero wtedy przyszła nadzieja dla ludzkości. A oni nam nagadali, że my jesteśmy winni. Nikt nie pokazuje instrumentu władzy, który wykorzystał Kościół. Bo misjonarze, święci nasi, którzy tam pracowali, bili od dawna na alarm, pokazywali prawdę, więc oni również ginęli z tubylcami. Konieczne jest ciągłe podkreślanie, że właśnie katolicy są odpowiedzialni za rozpad Kościoła, ponieważ zawsze odmawiali kompromisu, doprowadzając do schizm i herezji. To jest bardzo... Jak to jest mistrzostwo świata w organizowaniu destrukcji. Luther kasuje sakramenty święte i my mamy iść na kompromis. I teraz nasi przywódcy w ramach kompromisu rozwalają Eucharystię i białe rękawiczka. Rozumiecie? Jeszcze przy błogosławieństwie, że Bóg tak chce. Przecież większość z nich usłyszy w godzinie śmierci, jak nasz brat Józef, nie znam cię. Doprowadzony do tego miejsca katolik będzie się czuł tak winny, że za wszelką cenę zapragnie pojednania. Wtedy trzeba będzie mu zasugerować, że musi osobiście uczynić wszystko, aby znaleźć sposób zbliżenia katolików do protestantów i innych odłamów, jednocześnie zachowując zawarte credo w credo podstawy wiary. Właśnie powinien się ograniczyć do credo, bo to jest takie sprytne bardzo. Samo credo należy delikatnie przeformułować, tak aby wszyscy deklarowali w nim wiarę w jeden uniwersalny Kościół. I to takie delikatne przekształcanie, czyli skupiamy się tylko na credo, sakramenty, sakramentalia, życie święty, życie pozagrobowe, czyściec, to są tematy tabu, które trzeba z Kościoła katolickiego oderwać. Kult Najświętszego Sakramentu, wystrój Kościołów, trzeba wszystko wyczyścić. Oto za chwilę poda ten mechanizm. Oni to wszystko perfekcyjnie na naszych oczach, moi drodzy, zorganizowali. I dzisiaj w ramach tygodnia jedności tych rozbójników się zaprasza do Kościoła katolickiego, by go dobić, dożnąć tą świętą matkę, która kocha na naszych ojca, na naszych oczach. Gdy Kościół się rodzi, słowo katolicki oznaczało to samo, co powszechne. Z biegiem stuleci nabrało głębszego znaczenia i stało się słowem niemalże magicznym. Dziś należy za wszelką cenę sprawić, by wszyscy odmawiający credo myśleli o Kościele uniwersalnym, a więc o Unii z protestantami. On tu by wtedy doradzał, że katolicy się mają zginać, ale broń Boże, by protestanci przechodzili na katolicyzm. Taka jest strategia ekumenizmu. Tego ich. To zmienianie pojęć, to delikatnie żonglowanie prawdą, o czym będzie za chwilę mówił, polega na czym? Mi to nie uciekło. Pokażę wam dwa przekręty we mszy świętej. Dawniej kapłan błogosławił ciało naszego Pana Jezusa, niech szczerze duszę twoją. Bo nasze myślenie nie o ziemi, tylko tam. A co ci heretycy zrobili? Ciało i naszego Pana Jezusa niech cię. Znikła dusza tylko cię. A zajmek cię prowadzi nas po ciele. Bo my są tak uformowani, że człowiek to ciało. Wszyscy znający cię to jest byt i żołądek. Rozumiecie? Niewinny przekręt? Jak w niemieckim szale jest przekręcona formuła konsekracji. Cytuję, kiedy krwi mojej, która za was, czyli ci, co tu są,
i fir ale za wszystkich będzie wylana. Kłamstwo! Bo jak nie przyjęli Chrystusa, nie będzie za nich wylana. Która za wielu, nasze polskie tłumaczenie jest czyste, a tamtych, dlatego tam się Lidia bali, bo fir ales, czy my są tu, czy na dyskotece, tam też jest fir ales, za wszystkich. Fir ales, za wszystkich, rozumiecie Państwo? Dlatego ja nie muszę być w kościele, bo ta krew tu przelewana przez jednego jeszcze gorliwego też nie obyje. Kapujecie gry słów? Wielu, wszyscy, dusza, cię. Jedno słóweczko, a wybija cały czas. Kiedy jak to wyłapałem, to jak was w czasie komunii błogosławię i duszę twoją. Bo ty cały zgniesz, twoje ciało, ani nie będzie w pamięci umysłu, ani w trumnie cię nie będzie. Ty będziesz na tamtym brzegu goły i wesoły, ale i cię. Mogli dołożyć ciele, bo by to było cię, może ciele, to jest chudo ciela. Szczerze, nie cię, tylko ciele, bo takie ciele ludzkie teraz staje przed Panem Bogiem, zielonego pojęcia nie ma, co zrobili z nim. Niech Państwo wybaczą, że to są te porównania mają coś z ironii, ale jak do tych umysłów trafić, żeby pokazać, jak oni przekręcili w ramach ekumenizmu całą potęgę Kościoła. I dlatego nie dziwcie się, mam polskie tłumaczenie z początku tekstów papieża Benedykta XVI. Tą wam książkę przyniosę. Kościół powszechny, ale katolicki już nie przetłumaczyli, choć w tekście łacińskim jest. Obok zasady, rozumiecie? Jakie to są mistrze świata? Powszechny, ale już katolicki. Nasze katolickie, krakowskie wydawnictwa tego już nie umieszczają. No bo to są już panchrystiani. Oni już mają w głowie kościół uniwersalny. A żeby to się udało wprowadzić, wam trzeba zrobić semantyczny porządek umysłu. Bawić się prawdą, zmieniać terminy, które na sympozjach, no to możemy zastąpić tym. To jest to samo brzmienie, nie? Jakie widzki filozofy się pojawiły. I tych takich widzków, te filozofów, każe on w następnym punkcie perfekcyjnie w kościele popierać. Oni nam dużo pomogą. Stąd się nie dziwcie, że później widzicie duchownego i otrzymuje jakiegoś jelenia czy lwa. Człowiek dialogu. To jest destruktor kościoła, nie dialogu. Zatnijcie to w kolowane, jak dialogu, to jest to człowiek roku destrukcji. Dostał lwa. Że go mogli do kan wziąć i po czerwonym dywanie prowadzić. Ponadto katolik, każdy, musi starać się dowieść, co zadowoliłoby protestantów, bo przecież nie chodzi tylko o wspólne credo i wiarę. I zawsze to nie o to będzie chodziło. Dlatego papież mówi, że te spotkania to są takie przyjacielskie, żeby nikt nikogo nie grandził, nie dotykał. I kawiarniane kawę wypili, spotkali się. No i co, rok po roku, a my mamy w kościele katolickim większy mętli. Po co to robić? To tylko jest wpuszczanie zarazy do kościoła katolickiego. Zgorszenie publiczne. Kiedy się ich na ambonę wpuszcza, kiedy się im komunii świętej udziela, kiedy oni w to nie wierzą. To jest bałwochwalstwo. Jestem przeciekaw, jakie uniwersytety ci, którzy za kościół katolicki odpowiadają, pokończyli. Chyba większość moskiewski. Bo później tych papierach, to różne rzeczy wchodzą, jak marxistowski, no to wtedy nie dziwię się, że chłopy nasze nie wiedzą, jak wygląda Eucharystia, no i kto w tej hostii świętej mieszka. Umysły trzeba kierować ku większej dobroci i szerszemu zbrataniu. No tutaj wam mówiłem, filantropia, działalność społeczna, charytatywna, to są mistrzowie, kręcą się godem. No tu macie, ku większej dobroci i zbrataniu. Nie mówić o Bogu
lecz o wielkości człowieka. Słowo po słowie przekształcać język, zmieniać stan umysłu. Świadomość naszej młodzieży jest taka, że katolicyzm, a protestantyzm to jest to samo. Katolicyzm, a buddyzm to jest to samo, bo i tam są dobrzy ludzie, i tu są dobrzy ludzie. Tam mają świętych, i tu też. A Pan Bóg wszystkich do nieba prowadzi. Bo jak już pozamykali piekło, no to każdy pieka będzie się, jak już zamknięte. Nasi teologowie pozamykali już piekło. Oni tam będą w tej rzeczywistości klucznikami tej królewskiej posiadłości. Tam szatan na pewno ma dla nich klucze przygotowane, bo oni będą szczelnie pilnowali wylotu z piekła, żeby czasami ktoś nie uciekł im. Człowiek ma znaleźć się na piedestale. Trzeba rozwijać wiarę w człowieka, który udowodni swą wielkość, kładąc podwaliny pod Kościół uniwersalny. To ta pralnia jest zastosowana we wszystkich stopniach edukacji naszego młodego pokolenia. W gazetach o tym piszą delikatnie, żeby wyścig szczurów. Nie chodzi o człowieka, tylko o wyścig szczurów. Kładąc w ten sposób podwaliny pod Kościół uniwersalny, w którym wszystkie dobre intencje zleją się w jedną wolę. E pluribus unum, z wielości jedno. I wtedy będzie braterstwo, wolność i demokracja, tolerancja. Macie Państwo wszystko zagwarantowane. Spokój duszy, byście słyszeli pana profesora Gremka, księdza arcybiskupa. To jest w jednym tonie, w jednym rytmie zalewali i betonowali resztki tego konającego kościoła. Trzeba utwierdzić ludzi w przekonaniu, że od nigdy niewidzialnego Boga więcej znaczącą ludzka dobra wola, godność i oddanie. Że nigdy jest niewidzialny. Bzdura! Ile razy się Bóg pokazuje, ile razy przemawia w sposób rzeczywisty. Tylko że wy kołki gasicie to, kpicie z tego, nie wykorzystujecie znaku łaski Bożej, powołujecie komisję przez niedowiarków. I był znak Boga w Sokółce i coś się zrobili. Wykorzystaliście znak mówiącego Boga? Podjęliście inicjatywę ożywienia kultu religijnego, eucharystycznego? Zaprosiliście kolejne masońskie sekcje strażackie, które gaszą do reszty tego ducha eucharystycznego w naszym narodzie. A nagadaliście, że wiele więcej znaczącą jest dobra wola, godność i oddanie. Ciebie nie stać na dobrą wolę. Jakbyś miał dobrą wolę, to by nie trzeba było, nie byłoby sporów, nie byłoby listów gończych. Oddanie. Ty nie rozumiesz, że to jest oddanie sprawie, ale czyjej? Tego już nikt nie mówi. Wskazując na luksus i rolę sztuki w katolicyzmie i prawosławie, ukażemy jako źródło niechęci protestantów, Żydów i muzułmanów. Podsuniemy w ten sposób myśl, że należy je zniszczyć dla większego dobra. Co zrobili pod Soborem Watykańskim na Zachodzie? Wyrżnęli w kościele wszystkie figurki, ołtarze, obrazy, lichtarze, ambony. Nic nie ma! Pusty stół! Jakbyś na Mikołaju na bicyklu wjechał, to byś tam nie osiągnął 60 od ołtarza do nadgłównej. Teraz tylko mopety powprowadzać i konie do tych świątyń, żeby to było takie urealnienie techniki z naturą. I stąd się nie dziwcie, że
że są na zachodzie mocne przesięte, że ksiądz w ornacie na motorze wjeżdża i ma pełny kościół ludzi. Na motorze, na Harleju, jedzie przez górne drzwi, podjeżdża do ołtarza. No niech pan Jela głowy nie spuszcza. No tak tam jest! Jak dobrze pójdzie, to ja na moim notonku też ujadę gdzieś na jakąś radę, transmisję, pojedziemy od naszego sanatorium Kaprona, jakie to będzie wydarzenie. Ty pójdziesz tutaj na drugim koniu z kadzidłem. Chłopcy, lepiej będzie, panie? Przecież oni to wszystko do kościoła wprowadzili za zgodą kościoła. Stąd podsunęli nam myśl, że dla nienaruszania wnętrza muzułman i Żydów poniżcie katoliczki wszystko. No i wszystko dla Natalii. Należy wzmocnić gorliwość ikonoklastów. Młodzi aktywiści powinni niszczyć cały ten cyrk. Figurki, obrazy, relikwie, ornaty, stuły, lichtarze, wota, witraże, katedry, kościoły. Wszystko to zrobili. Państwo, to jest plan jeszcze przed soborem. W ramach ekumenizmu. I teraz jak budują nasze świątynie, no to jak kiedyś Mahometanie zyskają Kraków, to na Bożym Miłosierdziu mają gotowy meczet. No bo wieżyczka do minaretu moderna, ja im ufunduję kolory zielone, pleksy, żeby mieli u góry. Wyjdzie ich duchowny i będzie dar się, i będzie w okrągły kościół, wejdzie, no gdzie tam poczuje sakrum, jakaś bryła wymyślona. A takich dziwolągów w Polsce mamy na miliony, rozumiecie? Betony, naharatane. To nic nie przypomina Kościoła Bożego Świątego, stajnie, markety. Budują te takie ringi, dają na środku ołtarz. Za chwilę, jak usuną ołtarz, to damy ring i Adamek będzie miał gotowe boksowanie się, rozumiecie? Z Kliczko. No bo tylko ołtarz usuną, damy ring. Ładne położenie, wszyscy widzą. No marzenie, kapujecie? Jedna ze wspólnot zatwierdzona w kościele jasno w dyrektywach budowania nowej parafii, nowych świątyń mówi jasno. Ołtarz ma być zmienny. Tak zwany kościół ma być miejscem różnorakich spotkań. To jest pieczątką kościoła, duch ekumenizmu. Kiedy mam te książki, bo pokazuję dokumenty, zbieram, by pokazać Państwu, jak rozsadzają perfekcyjnie Kościół. Dlatego w naszych kościołach nie ma figurek, nie ma obrazów, nie ma relikwii, nie ma ornatów, nie ma stół. Ostatnio widziałem na zdjęciu biskupa, który mszę już nie odprawiał w Albie polski biskup, tylko komeszka, taki pyrtuś. No za chwilę sutannę ściągną, no i będzie tak współczesny, że hej, to na pewno Żydzi na głąb przyjadą. To 100% nie będzie żadnego zgłoszenia, ani. Abyście widzieli te cyrki, to są to nieprawdopodobne, co oni wyrabiają. Nie ma obrazów, ale dla dzieci nakazanie misia pluszowego na 3 metry, siadają na tronie, czy ostatnio węża na mszy dali dzieciom i mieli kazanie. Ten wąż po całym kościele chodził. A jak dosz do ręki relikwiarz, jak ty zdziwiasz, masz papiery? Ty to wierzysz? Te oni węża pluszowego uwierzyli. I okazuje się, że styl maturzysty idącego na egzamin z kogutkiem pluszowym, bo mu szczęście przynosi, wszedł teraz do kościoła. Zamiast święty Mikołaj czy święty Antoni będzie teraz jakiś tam kargulek, jakiś misiu. To jest modne dla dzieci. I w związku z tym zobaczcie, jak my się zuniwersalizowali, jesteśmy powszechni. Ten kościół jest dla wszystkich i dla wszystkiego, tylko już nie dla Boga. Popatrzę na zegarek, bo czas się kończy, a ja dopiero przy trzeciej stronie z kilkunastu czy kilkudziesięciu. Dobrze by się stało, gdyby przez świat przemknęło proroctwo. Nadejdzie dzień, gdy zobaczycie żonatych kapłanów i msze w językach narodowych.
wspomniałem z rozbawieniem, że w 1938 roku byłem pierwszym głoszącym to proroctwo. No i moi drodzy, msza jest w językach narodowych, a teraz niemieccy teolodzy i biskupi chcą mieć żonatych księży, bo już ich mają u siebie, i chcą mieć kobiety w ornatach namaszczonych na kapłana. Ja już im proponuję, wygłoszę proroctwo. Po co to utrzymywać chłopa w sutannie i babę? Kupcie już komputer, robota. Czy da się mu tasiemkę na twardy dysk? Będzie gadał, rozumiecie? A teologię słowa macie, urodzicie bardzo łatwo. I po co to seminaria trzymać? Kupmy roboty. Damy mu krzyżyk na czole, to jest kapła, damy go. Ani ornatu nie trzeba, niczego nie trzeba. I wtedy ludzie nie będą chodzili, moi drodzy, po co chodzić, bo robot to załatwi, a później rozwiążemy system pocztylionu, będziemy ludziom komunię roznosili, wszystko co do chcieli na telefon. Bez obciążeń. Przecież można tak upowszechnić Kościół katolicki. Tego samego roku udało mi się namówić pewną kobietę, która ubiegała się o przyjęcie do seminarium. Jak to jest wszystko przygotowane? Paru dziennikarzy, nagrania, no i już leci w świat wiadomość, że w Amsterdamie Kasia Nastalski postanowiła wstąpić do seminarium, a jej nie przyjęto. I te akcje są dziś na Zachodzie, non-stop. I one później piszą na blogach, do gazet, że pukały na furtę seminarium, rozmawiały, ale jest nietolerancja i antyfeminizm w Kościele katolickim i Marysię spod Graty nie przyjęli do seminarium. Byłem też orędownikiem liturgii mszy świętej, ale nie parafialnej, tylko rodzinnej, która odbywałaby się w domu, przed każdym posiłkiem, pod przewodnictwem matki i ojca. To się im udało. Neokatechumenat. Perfekcyjnie to zrobili. Nie liturgia parafialna, nie. Rodzinna. Z własnym chlebusiem, z własnym cyrkiem. I teraz tu mówię o przygotowaniu nowych księży, nowego ducha. Poza tym ci nowi księża reprezentujący Kościół otwarty na wszystkich nie będą do siebie podobni. Nie będą też głosić tej samej nauki. Jak to się wszystko stało? Dziś każdy ksiądz głosi swoją naukę. To nie jest nauka Kościoła. Swoje trele-molele. A większość zżyna gotowce, bo się im już nic stworzyć nie chce, kilku nakręci myśli, kartkę wyrywa z materiałów homiletycznych czy innych, sam się nie rozwija, wtedy nikt nie wyczuwa potrzeby miejsca i tak jak to on mówił, nie będą też głosić tej samej nauki. Jeśli nie będą się mogli zgodzić z sobą, przynajmniej na gruncie teologicznym, to każdy z nich znajdzie kilku własnych zwolenników. I tak jest. My są tego księdza, on tego, po kolei będą wtedy żyć w strachu przed kolegą nauczającym w sąsiedztwie. Jedynie do czego będą się zgadzać, to kwestie filantropijne. Tu jest zgoda. Jest na parafiach degrada tak, że żaden się kapłan w niczym nie wychyla. Czeka jak następny zrobi, gdy ktoś odważny to wpuści. To jest coś nieprawdopodobny lęk duchowieństwa. To wszystko to zorganizowali perfekcyjnie. Natomiast akcje filantropijne idą jak spłatka szczelu. Świeczka wielkanocna na stół, ale urodzeniowa myk. Baranek paschalny na strój, myk. Kogucik bez ogona, myk. I tak po kolei. Równo.
I tu idzie energia. Nie mówię, że to niechwalebne, ale z takim natężeniem puśćcie energię na utrzymania Boga w głowach wiernych, w Kościoła. I Zenon mówi spokojnie. Jak to wprowadzą kwestię filantropijne, to wtedy Bóg spokojnie umrze. Moje pierwsze spotkanie z parafią zachodnią w Wiedniu to odczucie 22 lata temu, że jest to tylko charytatywa, rozumiecie? To była tylko silna charytatywa. Katolicze Judoklub, Bastel Lunde, Biblische Gruppe, Jungschau. Ale to wszystko poza kościołem, to mnie wszystko poumiało. Trzeba było to było zrozumieć. Konfesjonały zapchane ciuchami, wszystko sznel, kościele pusto, na moich oczach Bóg tam umierał. Baby goniące przy ołtarzu, Mutter Communion, baby, które uczyły dzieci do komunii, dwa spotkania. Jak dzieci wchodziły do nam przeszkolną, to jakby atak naszej huzarii pod Wiedniem, rozumiecie? To tylko trzeba byłoby czytać, wstąpiłem na działo, tysiąc arma brzmiało. Może to koloryzuję, ale to wszystko przeżyłem. Wszystko to widziałem. I to wam pokażę, jak pan Christiani, to co mówił papież, wyjaśniał, robią atak na punkcie doktryny. Bo papież wymienił ten punkt, gdzie idzie atak. Dlatego wybaczcie, jak nazywam te materiały, to tylko dopasowuje do tych przestrzeni. Jak oni to pokaże, jak sprytnie należy rozbić ideę doktryny, uderzyć w papieża, zmienić obraz Boga, żonglować, moi drodzy, prawdą i to troszkę mniej sprawi, że będziemy żyli w Kościele, który już nic Ducha Bożego nie przypomina. A skoro doprowadzimy się do tego stanu, to za 10 lat usłyszycie, jakie będą ceny katolickich kościołów w Polsce, które pójdą pod młotek i będą sprzedawane. Mamy jeszcze czas. Mamy jeszcze szansę. Czas, który dał nam Pan Prezydent Świętej Pamięci, kiedy przelansował na 10 lat polską koncepcję. Do kolejnych wyborów unijnych obowiązuje system poselski, liczba posłów Polski. Już za następne, za kilka lat będą wybory, będzie okres przejściowy, a później będzie już system niemiecki. To wtedy, moi drodzy, bądźcie bardzo już posłuszni i się już nie wychylajcie, bo poleci głowa jedna za drugą. Amen.